Czym jest choroba Dupuytrena? Opis przypadku. Czym jest choroba Dupuytrena? Opis przypadku. Choroba Dupuytrena, zwana przykurczem rozcignadeboniowego, to choroba podskórnego kolagenu. Kolagen ten ulega przyrostowi i skracaniu, co objawia się upoledzeniem ruchomości palców i CZ100 widocznym zgrubieniem podskórnym. Choroba nie wywołuje dolegliwości bólowych. Najbardziej narażona na zachorowanie SM-czyzni po 50 roku życia, rzadziej kobiety. Lat 69 zg bosi psi do lekarza ortopedy z powodu narastającej deformacji prawej erki. Jestem stolarzem, teraz ju na emeryturze, ale jeszcze czasami wykonuj w swoim zagbadzie ukreskane prace, pomagam synowi i czasami szkol pracowników. Od 3-4 lat zauwa YBM. Kreska E co dzieje się z moimi palcami w prawej erce. Najpierw po stronie deboni pojawi bosi zgrubienie taka jakby twarda blizna tu kreska pod skór. To niby bo bolesne, bieg bo do 4 palca, ale nie dawa bo kreska adnych ograniczeń w poruszaniu palcami. Wymiaru wbywu czasu zauwa kreska YBM, kreska E4 palec zaczyna się podwija i trudniej go rozprostowa, a zgrubienie, blizna stawa bosi coraz wyraźniejsze. Jednak erka nadal pozostawa bezprawna i mógłbym nadal pracowa. Próbowałbym to rozmasowa i rozcign, ale z niewielkim skutkiem. 2 latach od pierwszych objawów pojawi bosi drugie zgrubienie biegnące do V palca. Jednocześnie miałbym coraz większe trudności z wyprostowaniem palca 4. To mnie trochę przestraszy bo nie mylabem, kreska E ta choroba mo kreska E narasta i obejmowa inne palce. Mylabem, kreska E jest skutkiem rukreskanych urazów, czy skaleczet, o które w pracy stolarza bardzo łatwo. Postanowiłem pokazać to synowi i razem zdecydowaliśmy, kreska E trzeba jechać do ortopedy na konsultacji. Tam dowiedziałbym się, kreska E jest to choroba Dupuytrena, choroba genetyczna, a leczenie tylko operacyjne. Pacjent został zdiagnozowany i zaproponowano leczenie. Standardem w leczeniu choroby Dupuytrena jest leczenie operacyjne. Jego zakres mo kreska E był ukreskany, od stosunkowo prostej fasciotomii igbowej do chirurgicznej metody rozległego wycięcia przykurczonych pasm rozcignadeboniowego. Zabieg igbowej fasciotomii daje niestety CZ100 i szybki nawrót choroby, rozlegle zabiegi chirurgiczne wisi z pobytem w szpitalu i CZ100 z długim okresem gojenia i rekonwalescencji. STD decyzja o sposobie leczenia nie jest dla pacjenta łatwa. Zastanawiałbym się jak podjąć decyzję, jest to trudne, mieszkam daleko od miasta. Jak erka będzie po operacji, to będzie trudno dojechać na opatrunki i tak dalej. Babem si tego zabiegu i odgbadabem decyzji. Erka sprawia ba coraz więcej kabopotu, przykurcz dotyczy piu kreska 4 i V palca. Moje problemy zauwa kreska ali inni ludzie na przykład przy przywitaniu dziwili si, kreska E podaj tylko 2 palce. Trudno ci sprawiałby mi codzienne czynności na przykład sprzera kreska eniem zauwa kreska YBM, kreska E podobne zmiany zaczynaj si w drugiej erce. Co trzeba robi, decyzja o zabiegu stawa basi coraz bardziej realna. Pewnego dnia zadzwoni psyn i powiedział,
Kreska znalazł w internecie informację o nowym sposobie leczenia choroby Dupuytrena. Znalazł lekarza, który stosuje tę metodę i umówiliśmy się na konsultację. Obecnie szeroko stosowana w USA i Europie Zachodniej metoda leczenia choroby Dupuytrena polega na podaniu do przykurczonych pasm rozcignadę boniowego preparatu zawierającego enzym kolagenaz, który rozpuszcza odpowiedzialne za powstanie przykurczy pasma kolagenu. Jest to mało inwazyjna technika, którą Kreska nastosowa w warunkach ambulatoryjnych. Lekarz przedstawi nam, na czym polega leczenie kolagenaz. Stwierdzi, Kreska występujące u mnie zmiany kwalifikuj się do takiego leczenia. Poinformował mnie o przebiegu leczenia, ewentualnych powikbaniach i kosztach. Musimy się zastanowić i wybrać ewentualny termin zabiegu. Zabieg podania kolagenazy w chorobie Dupuytrena wykonuje się ambulatoryjnie, ale z zachowaniem rekreska i mu sanitarnego sali operacyjnej. CZ100 S100 oddziały chirurgii jednego dnia. Po występnej kwalifikacji pacjent jest umawiany na określony diet. Jest dla niego zamawiany lek, który musi zostać dostarczony i by przechowywany w odpowiednich warunkach, temp? Od 2 do 8 stopni C. Po przyjściu na oddział i zabokreska eniu historii choroby, lekarz jeszcze raz bada pacjenta, informuje o diagnozie, mokreskaliwych i alternatywnych metodach leczenia, mokreskaliwych do przewidzenia skutkach leczenia, w tym powikbaniach oraz skutkach zaniechania leczenia. Na tej podstawie pacjent wyra kreska a pisem zgod na proponowane leczenie. Przebrany pacjent trafia na sal zabiegów, gdzie po przygotowaniu i obokreska eniu pola operacyjnego, lekarz wykonuje od 2 do 3 iniekcji z kolagenazy w pasma przykurczonego rozcignadę boniowego. Zabieg ten nie wymaga znieczulenia. Po zabiegu zagbadany jest opatrunek i pacjent idzie do domu. Ponownie ZG basza si po 24 godzinach. Podjęliśmy razem decyzję o poddaniu si zabiegowi leczenia kolagenaz. Przez te kilka dni zamieszkam u syna. ZG bosiliśmy si o określonej godzinie na oddział chirurgii jednego dnia, formalno ci trwaby krótko. Lekarz opisał mój stan i przedstawił do podpisania zgod na zabieg. Mąż przyzna, kreska ebyt to trudny moment, bo wymienione w nim okreskaliwe powikbania mog zaniepokoi, ale jest to standardowa procedura i pacjent musi by wiadomy, kreska e jest to zabieg medyczny i potencjalnie wszystko mu kreska e si zdarzy, ryzyko jest zawsze. Dziabamy. Sam zabieg, ku mojemu zaskoczeniu, przebieg prawie bezbolenie, trzy niewielkie łuk bucia jak łukrzenie osywerka. Opatrunek, proba o nieporuszanie palcami w domu, zalecenia odczekania jeszcze godziny po zabiegu w klinice i to wszystko na dziby bem całkowicie zaskoczony, jak to? To i kreska wszystko? Drugi etap leczenia następuje po inkubacji enzymu, czyli co najmniej po 24 godzinach do podania. Ponownie w warunkach sali operacyjnej, tym razem po znieczuleniu miejscowym lub przewodowym, wykonywany jest zabieg redresji rozerwania przykurczonych pasm. W domu czubem, kreska ERK jest obszknita taka twarda. Troch pobolewa ba, ale po lekach przeciwbólowych ust pibo. Palcami nie rusza bem, ho mnie kusi bo, kreska eby sprawdzi czy si prostuj.
ZG Bosiliny si ponownie do kliniki. Po przebraniu na sali operacyjnej nieprzyjemny zabieg znieczulenia nerki, wbijanie igby od strony debojowej i uczucie rozpychania, ale podobno rozrywanie pasm jest bolesne, wice trzeba to zrobić. Nerka wygląda bardziej w niespory obszka, zasinienia i niewielkie krwiaki w okolicy, gdzie była podawana kolagenaza. Po 15-20 minutach lekarz przystąpił do redresji najpierw po bokreska hyperka na takim wapku, zwinity banda kreska, a następnie, począwszy od dwa palca, stopniowo rozmasowywa pskór i prostowat palce przy prostowaniu 4V palca uzbyszabem i poczubem chrupnicie, takie trach, chyba ze 3 razy. Nic mnie nie bola, bo po zakotczeniu lekarz pokazał mi RK palec 4 byb prawie prosty, a V całkowicie wyprostowany. Lekarz kazał mi samemu zgi i wyprostowa palce wszystko dziaba, bo jak nale kreska Y. Skóra wygląda banie badnie, obszknita, zasiniona, w paru miejscach pojawi by si peknicia, tak okej. Ale uzbysza bem, kreska e si to samo szybko wygoi. Opatrunek, wypis i do domu kontrola za 2 dni. Po korekcji przy kurczu, je kreska Eli to jest potrzebne, no ale kreska Y wykonywa zmian opatrunków, a kreska do capkowitego wygojenia rany. W przypadku przykurczonych wtórnie stawów wskazana jest rehabilitacja i liczenia pacjenta. Niekiedy mokreska nastosowa przez okres 1 miesiąc ortez utrzymujce palce w wyprocie. W domu, po ustąpieniu znieczulenia, RK jednak bola, ba, musiałbym brać leki przeciwbólowe. Ale w miarę bbywu czasu dolegliwości zmniejsza by się. Po 2 dniach zmiana opatrunku obszka wyraźnie się zmniejszy, a rany jest prawie zagojone. Poruszam palcami bez trudu, troch boli przy próbie pewnego prostowania, ale efekt w porównaniu do stanu pierwotnego jest rewelacyjny. Jutro wracam do domu. Kontrola za 1 miesiąc. No ale kreska Y pamięta, kreska E nie K, kreska da dysfunkcja palców RK będzie oznacza, ba dokona diagnozy, poinformuje pacjenta o diagnozie i rokowaniach, mokreska liwych i alternatywnych metodach leczenia, przewidywalnych skutkach leczenia, w tym o mokreska liwych do przewidzenia po wigbaniach, oraz jego zaniechania. Dopiero na tej podstawie pacjent będzie mógł wyrazić zgodę na optymalne, zdaniem lekarza i pacjenta, metod leczenia.